tym filmie rozmawiamy o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski, Jerzym Brzęczku. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu, ocenianiu. Tak niewiele wystarczy, aby mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki. Po rozczarowujących mistrzostwach świata, na które reprezentacja Polski jechała po jeden z historycznych wyników, a wróciła zdaniem wielu zagranicznych obserwatorów jako jeden z najsłabszych uczestników turnieju, na dalszą pracę z zespołem nie zdecydował się Adam Nawałka. Dziś poznaliśmy jego następcę. Został nim Jerzy Brzęczek. Oficjalna prezentacja nowego szkoleniowca będzie miała miejsce w poniedziałek, 23 lipca o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej na stadionie PGE Narodowym. Podczas konferencji prasowej zostaną przedstawione plany selekcjonera oraz nowy sztab szkoleniowy reprezentacji Polski, informuje Polski Związek Piłki Nożnej. Decyzja nie spotkała się ze zbyt entuzjastycznym przyjęciem kibiców, co może okazać się problematyczne. Na nowym selekcjonerze ciążyć będzie dodatkowa duża presja. Każda decyzja będzie wnikliwie analizowana, a potencjalna porażka rozmuchiwana i w niektórych przypadkach traktowana jako coś, czego należało oczekiwać. Podczas analiz niepowodzenia podczas mundialu, jego możliwych przyczyn, a także rozwiązań, często pojawiał się wniosek, że w tym momencie na światowym poziomie mamy wielu piłkarzy, stadiony i organizacje dużych imprez, nawet arbitrów, choć tutaj niektórzy mogliby się kłócić. Jedynym istotnym elementem, który dopełniłby całość, jest myśl szkoleniowa. Jedynym trenerem, który odnosił sukcesy za granicą, był kilka lat temu Henryk Kasperczak, ale to było w Afryce. Stąd też entuzjastycznie przyjmowano kandydatury doświadczonych i sprawdzonych trenerów z Włoch czy nawet Chorwacji. Brzęczek jest byłym reprezentantem kraju. W koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił w 42 spotkaniach. Największy sukces to srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, wywalczony w 1992 roku w Barcelonie. Występował w barwach Górnika Zabrze, Lecha Poznań, a także Sturmu Graz czy Maccabi Haifa. W roli trenera doświadczenie zbierał m.in. w Rakowie Częstochowa i Lechii Gdańsk. Jego ostatnim zespołem była Wisła Płock, która pod jego wodzą zagrała doskonały sezon i była bliska wywalczenia miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach. Zdaniem komentatorów, zarówno jako piłkarz, jak i później trener, pokazał, iż posiada charakter lidera i przywódcy, co miało być najważniejszym kryterium dla Zbigniewa Bońka przy doborze następcy Nawałki. Ma również posiadać umiejętności zjednoczenia sobie ludzi i układania współpracy, nawet z dużymi gwiazdami. Celem nie ma być znalezienie zupełnie nowego kierunku rozwoju zespołu narodowego i zbudowanie go na nowo, a raczej udoskonalenie tego, co funkcjonowało, a także wyeliminowanie słabych punktów niedoskonałości. Brzęczek przyjmuje kadrę w bardzo trudnym momencie i bardzo szybko przejdzie testy, zarówno sportowe w Lidze Narodów, choć ona ma być zdaniem Bońka traktowana jako poligon doświadczalny, a także zarządzania zasobami ludzkimi. Podjąć należy sporo trudnych decyzji personalnych, a także wybrać drogę, którą w najbliższym czasie pójdzie reprezentacja. Kto będzie filarem? Stawiamy na młodych, doświadczonych, czy zbilansowanie pod tym względem? 4-4-2 czy 3-5-2? W tym momencie nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjąć tę wiadomość i życzyć nowemu selekcjonerowi powodzenia. Po Lidze Narodów niezwykle istotne eliminacje do Mistrzostw Europy, w których reprezentacja o takich ambicjach i nazwiskach musi zagrać. Oby nowy pomysł na zespół okazał się trafiony, a okres Jerzego Brzęczka za sterami owocny. Decyzja ta sygnowana jest nazwiskiem prezesa PZPN, należy więc oczekiwać, że została dokładnie przemyślana i że jest to na ten moment najwłaściwszy kandydat. Ciekaw jestem Waszego zdania na temat nowego selekcjonera. Dacie mu szansę i będziecie kibicować, czy też od razu skazujecie ten projekt na porażkę? Dajcie znać w komentarzach, dzięki za oglądanie, już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.